No cześć. Na dziś nagrywamy kolejny odcinek z tej gry Goldie Money 3. Z tej bardzo szalonej gry. Tak, wchodzimy do gry. Jak się wchodzi do gry? Tak jest, trafiłem. Pani. I bierzemy kaczuszkę, to znaczy nie. Nie ma ładu ani składu w tych naszych odcinkach. Nie można tego wziąć, no można. Oj. Dobra, to piłka. Czekaj, bo tłumacze widzą, że te nasze odcinki nie mają ładu ani składu. Kończymy i zaczynamy w bardzo chaotycznych miejscach. No. Piłka. Tak, ja o jednym, piłka. Ty o drugim. Wiedziałeś. Co to tam było? Piłka. Piłka! Jest i piłka. Gol! A ci ludzie podziwiają, nie? Pa. Zobaczcie. Tak podziwiasz? Chcesz być częścią? Dawaj. Dawaj, chodź. Teraz możesz podziwiać bez końca. Jeszcze jedna. Sztuka dla sztuki. Jeszcze. Nie, bo są tylko trzy odmurze. A teraz, a może, o. Co to? Tajne stworzenie. Naciśnij, aby, co to było? Dynamit! O nie, to nie. Dostanę tylko w trybie, no. Oj. Dobra, pojadę rowerkiem na... Jakie one dźwięki w ogóle wydają? Dobra, jedziemy. Pięknie. Dobra, nie chcę jechać na rowerze, bo na rowerze jest. Może zobacz mapkę. O, tu jest Ikea. To była Ikea? Ikea. Nie, to jest kaka. Jak prawie, jak Ikea, no. Kaka. Kaka. Jestem. Niezła kaka. A to jest Słowakia. Słowakia. No bo Ikea jest ze Szwecji. A Sweden, to jest Szwecja po angielsku. Bum, brum, brum. I to chyba jakaś taka gra słów. A jak... To chyba jest pełno właśnie jakiś taki. A tu jest to fajne auto, dobra, jedziemy. A co to jest za Mr. Kajak, tak? Dobrze czytałem? Mr. Kajak. Kajak. Mr. Kajak. No jesteś... Donny, co ty robisz z tą kamerą? Za chwilę odłączę ci tego pada i będziesz grał jak człowiek na klawiaturze i myszce. Nie. A nie jak jakiś plebs konsolowy. Szwed na meble. Pomóż Svenowi zbudować kawałek Szwecji. Masz. Pięknie. Rysunek jeszcze dać. Ale to masz tu coś... Nie, to jest coś innego. Kawałek Szwecji. Jak mu to masz pomóc? Nie ma tam... Ze sueki meble. Sorry. To jest istotne. Jest i stołeczek. Prawie. A może masz jakieś części właśnie poprzynosić, co? Myślałem, że sam robi teraz. Idź poszukaj pudełek. Trzeba teraz zniszczyć. Dobra. O to chodzi. Teraz. Wszystko jasne. Idź szukaj kolejnych części. Ikea. Kaka. Co? To jest to. Dyska? No rzeczywiście. A to? Nie, to chyba. Nie, to była chyba część paczki piłka, tylko. A nie, piłka. Tak, piłka na pewno jest. Jakiś szkodnik. Ciebie wpuścić do domu. Szukaj tych paczek. No szukam cały czas. Nie, bo się bawisz piłką i elektrycznością. No proszę bardzo. Sven został porażony. Wszyscy porażeni. Wow. Szukaj paczek. Może na dachu będzie. Bo taka gra to dziwna, co dziwna, fajna, czy może na dachu? No. Nie, jednak nie. O, tam leży paczka. Tam. Tam. Tu. Dobra, mam. Sorry. Sorry. Chlasnij na podłogę. Proszę. Wygląda na piękną rzecz. Ciekawe, co to będzie. Skup się, młodzież. Tak, pod nogami szukaj. Nie, no przecież w paczkach musi być. No to jest... Tak? To. O, faktycznie. Jeszcze drzwi. Ale drzwi? Nie. Drzwi wchodzą. Tak? Nie wiem, chyba tak. Chyba. Nie, drzwi to nie. Drzwi to tutaj były wejście, ale ty je waliłeś, jak wchodziłeś. Co to za znak? Sven. Młody Sven. A nie, też nie. Svena też. I znowu w te same miejsce idziesz trzeci raz.
I'm Dave. Ty masz pamięć jak złota rybka. Jest paczka. Druga paczka poprawiła. Czemu tak lakuje? Co to powoduje? Ej, czemu nie mogę tego... Dobra, deska. W każdej paczce osobna deska jest, no super. Piękna budowla. Co to jest, kurczę? Bierzemy! Wszystkie części takie same. Wow! Świat ma byle do składania, to musisz... Co? Co? O co tu chodzi? Wow! A ja chcę wejść. Ta gra jest niesamowita po prostu. Boże święty. Czy do Szwedów trafię? Do Szwedów trafię? Do Szwecji. Do Szwedów, no tak, Szwedzi w Szwecji. Do kaki pójdziemy teraz. Co? Ikea. Sfekia. Co mamy? Ja chcę sprawdzić, a tutaj, dobrze. No tak, magazyn Sfeki. Czy my tu coś mamy? Znaczy, jak ja stoję tak dziwnie. Co to za czary? No dobra. Czy to jest jakiś parkour? Czy ty masz jakąś górą gdzieś się przedostać? Wow! Parkour! Zobacz! Tutaj? To znaczy tutaj? Tutaj, ale on się tak nie umie odbijać chyba. Pyk, pyk, pyk. No jednak potrafi. O, tam widzę tam coś. Jakiś, co to jest? Ja to pierwszy raz nie widzę. Pol! O Jezu, tak, bo my rywalizujemy ze sobą. Boże święty. Co to jest? Ty nie możesz z tym szefem grać. Co to jest? Słyszałeś, co ja powiedziałem? Kaczuszka na kąpieli. Słyszałeś, co ja powiedziałem? Wow, kaczuszka. Słyszałeś, co ja powiedziałem? Tak. Co powiedziałem? No tam coś tam. Ale... No tam coś tam, coś tam. Ale zobacz, ale nie to, że wypuszczam kaczuszki, to jeśli wypuszczam kozy. Pięknie. Puść jeszcze żabkę. Nie wiesz, co to znaczy puszczać żabkę? Powiedziałem, że nie możesz grać z twoimi kumplami, bo jesteś taki dziwnie rywalizujący. Tak jakby tylko to się liczyło w życiu. Fajna odgłos, kaczuszki. Szkoda, że tego nie widzieliście. MDF zrobił teraz taką kozacką minę. Chyba chce mnie przekupić, żeby jednak grać z kumplami. Po prostu. Co tu trzeba zrobić? Może się na tym skoncentrujmy, co? No właśnie. Chciałbyś... Na razie to puszczasz kozy. Musimy się dostać. Lecą ci kozy, no. No byłeś tu już, aha. Ale musisz się tam dostać na górę. Skąd wiesz? Bo chcę. Jak w Assassin's Creedzie. Próbowałem się wspinać i nacisnąłem jednocześnie spacy i jakiś niepożądany guzik i zamiast wskoczyć wyżej, to ten kretyn się odbił od budynku i skoczył w przepaść. I po prostu miałem ochotę rzucić tą klawiaturą gdzieś przez okno. A jak się stąd w ogóle wychodzi? No nie, tutaj... Tam się wychodzi. O, dobra. No to go. Bo co, w magazynie już nic więcej nie było, nie? Ciekawego? Nie, nie, jest to tylko. Koniec. Koniec! Koniec. Myślałem, że coś będzie bardziej szalonego w takim. A teraz czym rzucasz? A czemu tam ci kaczki spadały w tym domku? A, one się spalają, czyli jest limit jakiś. Dobra, idziemy tu. Okej. Okay. Jaki mamy czas? A w ogóle jeden metr w tej grze to naprawdę mało. Zobacz, bo jej zobacz, jak to szybko leci. No wiesz, jakby zobaczyć, jak on biegnie, to ja nie wiem, czy sprinterzy tak szybko biegają po świecie. Serio? Przyjaźni, nowi sąsiedzi. A może jakbyś biegają. Poczęstuj się, babeczko. No dobrze. Oj. Co robicie? Co robicie? Co to jest? Co to jest? Co one mają na twarzach? Ja nie widzę jakiejś maski? Co to jest? Uciekaj, poczęstuj się babeczką, no dzięki. Dobra, zaraz. Poczęstuj ich kozami.
A umiesz teraz zrzucić? O, mogą. To może spadnie jakaś na nie i wiesz. Oberwą. No tak. One się nawzajem rozwalają. Nie mam nie. Ale weź je rozwal, a nie skaczesz. Co to jest? Mario? Super Mario Bros. Jeszcze jedna. A nie, to jest ofiara tylko. Co one mają na twarzach? Ach, to są jakieś roboty czy coś. Poczęstuj się w gaweczka, skarby! Robobaweczka. Przyjaźni nowi sąsiedzi. A stalowista gospodyni domowy, no? Spoko. To ja. Co to? Czym mam tam? Twarz Nancy. Aha, no bo one miały takie sztuczne twarze. Zium. Teraz mam. No i wystrzelałeś się, już nie masz nic. Zium. Mam masz dalej. Zium. O, możesz tu sobie postrzelać. Magliczuję, że ile. Zium. A strzelaj tutaj do tych. Zium. Ale masz zeza. Zium. Z metra w stodołę nie musisz sobie trafić. Zium. Pognałem i... Dobra, zium. Śmigaj dalej ziumować. Wygląda jak jakieś multinarzędzie, może gwoździarka? Nie wiem. Gwoździarka na pewno. Czekaj, my nagrywamy? Nagrywamy, 11 minut. Ja się boję, że nie nagrywa. A ten co takiego z kółka idziemy do po... Nie, nie. Co ten obok ciebie tu zrobił? Co on tu robi? Co ty robi? Patrzył na twoje buty czy coś? Możemy iść! To jest! Pięknie, tak jest. Ej, ale to dobre do przemyślenia jest. Tylko czy kierunek masz dobry? Jesteś w stanie kontrolować kierunek poruszania się? Chyba jednak nie. A może i tak, kto wie. A co tam? W środku, tak jakby w domu. Albo na dachu? A może i w środku. Albo pod domkiem. Spróbuj uderzyć te drzwi, czy możesz... O, da się tu wejść. Dzień dobry. Co robi? Spróbuj na kozetkę skoczyć. To jest jakiś choćby psycholog? Ale czemu to nie działa? Ale co ma działać? Nawet nie wiadomo, co ma działać, no, nie? Pomniejszenie co? A bo musimy chyba na dach wyjść, żeby to zadziałało. Nie, tam pusto jest. No, musimy... O, a jednak nie, no proszę. No ale coś się zepsuło. Dlaczego? No, to tylko ten znacznik ci tak świeci, gościu. No tak, ten, który sobie dałeś. Ale nie pokazuje mi, co mam zrobić. No wejdź do środka. No. Podejdź do gościa. No. Nic. Czekaj. Czekaj na steren za chwilkę. Tu? Ale właśnie jak jesteś tutaj, to powinno ci się zaliczyć. No co się dzieje? Co się dzieje z tym typkiem? Jaki obrażony. Co? No kopnij se stołeczek. No. Nie. Ale musieliśmy... No nie wiem, może coś się gliczuje. Widzisz, jak gościu gdzieś tam obrażony stoi w kącie. Harry Potter. Jak się liże? Mogę ja go polizać. Nie, to jest uderzenie. To jest tryknięcie. Ale, ale powinniśmy chyba wyjść z gry i wyjść jeszcze raz, bo coś... A, złapałem go. Coś nie działa. Dobra, no to idź kolejną misję rób, a... Ale nie działa to, ale... No to inną mieć rób. Ale może tam to też nie zadziała. No to trudno. To co wtedy będziemy... Wtedy będziemy opanowywać świat. Stary, 6 minut ci zostało. Jak ty tam dobiegniesz, to już będzie sukces. Ty? No bo ty zawsze się rozpraszasz gdzieś po drodze. Oda się tu kajakiem płynąć? Nie, ty się sobie... Wiem, żartowałem. Ale no, może się da. Uda mi się. 3, 2, 1. Nie działa! O, działa. Pomniejszenie problemów. Dużo wydarzeń. No to tańcz. Popnij je do perfekcji. Cyk. O kurczę.
Nada sobie. No, świetnie. Czyli po prostu posiadanie takiej kozy to naprawdę skarb. A czemu mówisz? Dobry. Tornado, tornado, czekaj. Ponieważ sprowadziłeś tylko... Tylko kataklizmy na te miasta sprowadziłeś. Dobra, ale znowu... Boże, jak creepy. Idziemy znowu tam. A czemu tu jest wykrzyknik dalej? No bo tutaj, jest zadanie... Czekaj. No bo tutaj jest... A tu przed chwilą coś było. Aha, nie, bo to jest... Pan przy przeprowadzce. Spróbuj jeszcze raz tam pójść. No, może się uda teraz. Pomniejszenie problemu, bo przed chwilą wyskoczyło to, nie? Jak poszedłeś do baleriny, to było przez chwilę pomniejszenie problemów, czy coś takiego? I to te tornady tam tak będzie szalało? Fajnie. Spoko, nie? Tak sobie idziesz przez miasto bez trosku. O, tornado tam jest, okej. Okay. Ja się takie dobrze. Zium, dzięki. Co to za dźwięk? To pogrzebu? Nie działa. Czemu nie działa? Czemu nie działa? Czemu? Czemu? No dobra, trudno. To idź się rób następne rzeczy. Czyli nie mam iść, bo zadanie wszystkie już się tutaj skończyły. No to kolejne musisz odblokować. Iść najpierw tu. Kozia wieża. I zrobisz synchronizację tak zwaną. Musimy iść. Szybko, szybko. Ile mam czasu? Jeszcze 4 minuty niecałe. No to tata licz. 3 minuty. Co mam liczyć? Mam sekundy liczyć? No, pain. Odbito się od zamku. Pięknie. A co to było? Co to za dźwięk? Czy to jest w grze? No w grze. Koza. Czekaj. Zrób to jeszcze raz. A ja nic nie... Ja nic nie robię. A w ogóle widziałeś, jak mnie wywaliło? Widziałem. Cześć. MD w taram. Kurczę, to jest tak daleko. Spoko, damy radę. Mam jeszcze 3 minuty. Całe, dwie. Co my tu mamy? Koza. Aha, te menu pomocy. Gdzie mam wielką stopę? Gdzie? Odwolni to, czego nie da się odwolnić. Okej. Okay. Okay. Co to znaczy? Znaczy, mam udowodnić wielką stopę, która nie da się ją udowodnić. Co? Udowodnić. No nie wiem, może znaleźć albo coś, albo. No, mam znaleźć właśnie. I na pewno gdzieś tu w okolicy, no bo wątpię, żeby to trzeba było gdzieś na drugi koniec miasta. Oni gdzieś się patrzą w jednym kierunku? Nie. Co tam jest napisane? Big feet upset me. Wielka stopa mnie denerwuje. Spok. Jest wśród nas. Może te koza? To ty to klikasz. Te menu pomocy jak wyskakuje. Kliknij to jeszcze raz. Nie. Czemu to znika co jakiś czas? Bo to znika i się pojawia i jest takie... Ale jak, jak mogę udowodnić? Ja chcę udowodnić. O, przed chwilą zniknęło. A co to jest? Złoto. Nie ma złota. To jest kamień. Klikasz jakiś guzik chyba, który to powoduje i przez to się dzieją takie dziwne rzeczy. Nie, tutaj nie. Tu! To była koza? Co tam koza? Może ko... Płoniesz. Gościu też płynie. No, ty jak zwykle wszystko psujesz. 19 minut. Wszystko niech się płonie. Ci, którzy po prostu chcą patrzeć, jak świat płonie. Zapominasz, nie? Zapominasz, że nagrywamy. Ale co ma zrobić, żeby udowodnić? Ja, może sprawdzimy na YouTube. To znaczy, dojdziemy do tego sami. Tak. Dojdziemy do tego sami i wam powiemy, bo na pewno... Może wejść do środka, do tej... A. I co by tu zrobić? Nie. A wciety nie. Modrynoja. Dobra. Zamykamy. Myślę, że w tym miejscu... Zamykamy. Dobra, może się zmieni jednak w kozę. Bo koza jest... Steve! Steve! Gdzie jest Steve? A, ryba Steve. Steve!
Stevik! Stevik! Dobra, kończymy świrowanie. Wchodzimy do studia. A Steve jest fajny. Steve jest najlepszy, tak. Steve! Mhm. Dobra. Kolejny zwariowany odcinek za nami. Widzę, że ta gra ryje banie mocniej niż myślałem. Steve! Okej. Okay. Już? Już Steve? A gdzie ty masz swojego Stevika tak w ogóle? Tam. A śpisz z nim dalej? Dobra. Stevik! Tak jest, sekrety się posypały. Dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.